Teraz zademonstrujemy kilka dodatkowych ćwiczeń. Jak mamy wolny czas, mamy chęć, mamy energię. Bardzo są te ćwiczenia też zalecane, też są w 100% bezpieczne i przyspieszą niejako efekty naszych ćwiczeń tamtych. Więc pierwsze ćwiczenie to jest z postawy klęczącej. Wszyscy znamy, robimy tak zwany japoński ukłon. Czyli staramy się jak najdalej ręce wysunąć i wytrzymać tak przez 6 oddechów. I powrót. Kolejnym ćwiczeniem, które też znamy na pewno z lekcji gimnastyki w szkołach, to jest tak zwany koci grzbiet. Klękamy w pozycji tak na czworaka i staramy się kręgosłup w miejscu, który najbardziej boli, czyli tym lędźwiowym, wypchnąć do góry. Tak się prężymy jak kot. Pamiętamy o oddychaniu. 6 oddechów. W takim naprężeniu i wracamy do pozycji takiej rozluźnionej. Też ćwiczenie to wykonujemy 6 razy. I kolejnym ćwiczeniem, które wzmocni nam mięśnie przy kręgosłupie, wzdłuż kręgosłupa, jest właśnie to ćwiczenie, czyli pozycja taka na czworaka i staramy się równocześnie podnosić do góry lewą nogę, prawą rękę i na odwrót. Wytrzymujemy 6 sekund i wracamy, 6 oddechów i wracamy. Jeżeli komuś bardziej odpowiada, to można po prostu wykonać 30 powtórzeń, takich dosyć energicznych. To wtedy to ćwiczenie zamieni się na ćwiczenie aerobowe, czyli raz, odpuszczamy, dwa i 30 takich powtórzeń lub 6 razy po 6 sekund wytrzymania. To jest już dowolna sprawa. Kolejnym ćwiczeniem są tak zwane skrętoskłony. Tylko pamiętamy, że wszystkie ćwiczenia zawsze wykonujemy, żeby były bezpieczne, ze zgiętymi, tak jak tu widać, kolanami. Kładziemy ręce za głowę i robimy 30 skrętoskłonów. Wcale nie musimy dotykać łokciem do kolana, ale tak jak najdalej możemy. I tutaj raz, dwa, trzy. Tutaj szybciej robimy, już bez tych 6 sekund. Jest to ćwiczenie aerobowe. I 30 takich powtórzeń. I kolejnym ćwiczeniem, też takim dosyć luźniutkim, jest, tak jak w poprzedniej serii, dostawaliśmy obiema dłońmi do kolan. Proszę tutaj o zademonstrowanie. Próbujemy robić to samo, tylko po 6 oddechów w jedną stronę i 6 w drugą. I z powrotem. Czyli w sumie 6 takich powtórzeń.